Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj szybka porada, jak w Babo możemy ustawić, aby użytkownicy komputerów widzieli inną stronę niż mobilków, czyli telefonów komórkowych. Jak coś takiego zrobić, już Ci pokazuję. Przede wszystkim napiszmy sobie tutaj na stronie głównej indeks, że to jest strona główna. Następnie zrobimy sobie drugą stronę Add New Page, to będzie mobile. Możemy ją nazwać jakkolwiek chcemy. Ja ją nazwę po prostu mobile. To będzie dla naszych mobilków, dla telefonów komórkowych. I tutaj napiszemy sobie mobile. Mobile. No i oczywiście zrobimy taką stronę, żeby była dużo węższa. Więc layout ustawimy na przykład na kolumn i preset możemy dać mobile. Więc mamy tutaj węższą stronę. Widzimy, że wygląda nam to inaczej. I co teraz zrobimy? Na naszej stronie głównej, indeks, zaznaczymy tutaj wygląd mobile version i zaznaczymy, że mobilna wersja to jest strona mobile dla tej właśnie strony. Zaś na stronie mobile zrobimy inną rzecz. Tutaj w workflow ustawimy sobie, że jeżeli strona się załaduje, when page is loaded, to sprawdzimy sobie, jaka jest szerokość tej strony, więc zrobimy sobie current page width, jeżeli ona jest większa, na przykład, nie wiem, 500 pikseli, to wtedy zrobimy go to page index, żeby osoba, która jest na stronie mobile, ale jest na komputerze, ma szeroki ekran, żeby przeszła do strony index, automatycznie ją tam po prostu prześlemy. Zróbmy preview i zobaczmy, jak to wygląda. Więc jesteśmy na stronie mobile, zobaczcie, mamy szeroki ekran, więc tutaj wyświetla mi się mobile i od razu wracamy na stronę główną. Wyłączę sobie tryb debug i teraz kolejny test, weźmiemy sobie tutaj zbadaj, żeby mieć węższy ekran. Mamy więc wąski. Odświeżam teraz. I zobaczmy sobie, od razu Babo mnie przeniosło na mobile. Widać tutaj taki mały napis mobile. I znowu, jak będziemy mieli szeroki ekran, czyli na przykład taki, to znowu, jak wejdziemy sobie tutaj na stronę mobile, to Babo powinien nas w tym momencie przenieść na stronę główną, bo mamy właśnie taki szeroki ekran, więc jeszcze raz sobie odświeżam. I cały czas jesteśmy na wersji mobilnej. Dlatego może wyłączmy sobie tutaj ten tryb z telefonu. Mamy tryb telefonu, wyłączamy. Odświeżam, wracamy do strony głównej. Więc znowu Babo przeniósł nas na stronę główną, kiedy właśnie jesteśmy w tej wersji mobilnej. I tym prostym sposobem jesteśmy właśnie w Babo w stanie ustawiać inne strony dla wersji mobilnych, dla telefonów komórkowych, dla wąskich ekranów, a inne strony dla szerokich. I Babo częściowo robi dla nas to automatycznie, mianowicie jak ktoś wejdzie tu na stronę index, to od razu nas przenosi na mobile version, jeżeli tu sobie to wypełnimy, a już z tej mobilnej wersji, jeżeli ktoś wejdzie na komputerze tam, to musimy sami pamiętać, żeby kogoś takiego przekierować, kiedy wyłapiemy na przykład, że ten ekran jego jest bardzo szeroki. To wszystko na dzisiaj z mojej strony. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. Cześć!